Siema moi mistrzowie. Czas na kolejny odcinek z cyklu moim zdaniem. Dziś temat, który podsunął mi mój widz, czyli moim zdaniem quad. Co sądzę o tych czterokołowcach i w ogóle jakie mam zdanie na temat quadowców? No cóż, znam kilku właścicieli quadów, nawet osobiście, ale nigdy nim nie jeździłem. Dla mnie te pierwsze cztery kółka to naprawdę fajny wynalazek, bo każdy, nawet nieposiadający prawa jazdy, może poczuć się, jakby po raz pierwszy kierował własnym samochodem. No, powiem tak, na pewno znam wielu ludzi, którzy wymiatają na tych quadach i nie uważam ich za zło, czy jakoś po prostu quadowcom odbieram ich prawo do zabawy, czy do jazdy po drogach, po lasach, czy po innych terenach. To jest po prostu, moim zdaniem, quad to jest po prostu rozbudowany cross, czyli po prostu taka niezwykła zabawka do przemieszczania się w terenie, która może dać dużo radości. Oczywiście może też być niebezpieczna, ale powiedzmy szczerze, wypadki zdarzają się nawet i rowerzystom, czy idącym poboczem pieszym. Więc moje zdanie jest takie, że quady to po prostu fajne zabawki, które po prostu można wykorzystać nie tylko w terenie, nie tylko na drodze, chociaż powiedzmy sobie szczerze, to raczej nie są pojazdy przeznaczone do dróg, ponieważ nie wszystkie mają rejestrację. I zresztą tak dokładnie nie interesuję się prawem, ale chyba był problem jakiś z homologacjami na drodze, no ale to już nie, jak to się mówi, nie zagłębiałem się w sprawy techniczne. Tylko tak jak mówię, no moim zdaniem quady to fajna zabawa, kolejny pojazd, którym można jeździć w każdym wieku. No i takie jest moje zdanie na ten temat. Pozdrawiam wszystkich. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.